Morderczy wysiłek, walka z samym sobą, tytaniczna kondycja. Tymi słowy w skrócie można opisać zawody triatlonowe i przeżycia uczestników. W całej Polsce i na świecie niezliczone ilości śmiałków podejmują rywalizację. O miłośnikach triatlonowych zmagań jak co roku nie zapomniano również we Frydmanie, gdzie odbyła się już 9. edycja zawodów Frydman Triathlon. Śmiałków jak co roku nie brakowało. To się tak zaczyna, że człowiek chce się ruszyć właśnie z tej kanapy, zaczyna biegać, gdzieś tam poznaje znajomych i krok po kroku coraz bardziej się wkręca w ten sport, no ale jak już jest w tym sporcie, no to chce się sprawdzić i po prostu się startuje, prawda? To już tak idzie taką siłą ciągu, bym powiedział. Mnie motywowało zawsze pokonywanie siebie i pokonywanie własnej słabości w tym momencie, a tak naprawdę to mieszkam w małej miejscowości i trzeba coś robić. Najpierw zaczęłam od biegania, były starty w półmaratonie, później w maratonach, wystartowałam dwóch, no ale zawsze tak gdzieś tam w głowie triatlon, zaczęłam obserwować pewnych sportowców, Ironman i tego typu rzeczy zaczęły mnie fascynować, a dwa, ja bardzo lubię wszystkie trzy te dyscypliny, bieganie, pływanie i rower. I dlatego znalazłam niedaleko tutaj, właśnie we Frydmanie, zawody. Górskie wzniesienia i wody Jeziora Czorsztyńskiego nie ułatwiały zadania zawodnikom. Jednak natura momentami była bardziej przychylna i sprzyjała zawodnikom. Trasa świetna, pływanie, no dobrze, że na pogoda jednak mimo wszystko wytrzymało i nie padało, bo pływanie było no, dość trudne, ale tak ogólnie rower, pod wiatr, pierwsza połowa, strasznie ciężko, bardzo ciężko, ale później już z wiatrem się jechało bardzo dobrze. Triatlon to trudy walki nie tylko podczas startu w zawodach. To przede wszystkim cierpliwe i długotrwałe przygotowania. Generalnie to jest tak, że cały rok gdzieś tam się przygotowujemy. Wiadomo, że jak jest intensywniejszy okres tych startów letnich, no to te treningi są bardziej intensywne. Wiadomo, trochę przed startem jest spokoju, odpoczynku. Czyli myślę, że teraz 2 dni będę miał takiego odpoczynku, a potem znowu zacznę przygotowywać się do kolejnych zawodów. Forma i sportowe umiejętności zawodników z pewnością są godne podziwu. To wiele dni spędzonych na męczących treningach, a także w walce z samym sobą, a to wszystko z uśmiechem na ustach i nieskończoną motywacją.